Równy dostęp do wiedzy. Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku dawnego sądu. Dla naszych mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i tych najstarszych, mamy bardzo bogatą ofertę czytelniczą. Nasi milusińscy mogą nie tylko wypożyczać i czytać książki, bądź prosić o to rodziców, dziadka czy babcie, ale zapraszamy ich do naszych filii bibliotecznych na różnego rodzaju zajęcia zachęcające do obcowania z książką, do udziału w konkursach, grach, zabawach. Dzieciom starszym, młodzieży i osobom dorosłym oddajemy do dyspozycji bardzo ciekawą i bogatą w nowości ofertę czytelniczą z dziedziny literatury faktu, historii, książek przygodowych, naukowych, popularno-naukowych, a tu z dziedziny historii, psychologii, filozofii, ekonomii, marketingu. Zapraszamy do czytania różnych tytułów czasopism, do prasy codziennej. W budynku głównym znajduje się też sekcja historii miasta, która posiada bogate zbiory materiałów i dokumentów dotyczących historii Tczewa. Posiadamy kroniki zlikwidowanych zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń, klubów sportowych. Dokumenty te są digitalizowane i publikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do oglądania tych dokumentów bądź na stronie internetowej, bądź w sekcji historii miasta. Zapraszamy także do czytelni muzycznej, w której można posłuchać muzyki zarówno poważnej, jak i rozrywkowej, nagranej na płyty analogowe, na płyty CD, a także jeszcze na kasety. W czytelni tej znajduje się punkt książki mówionej, w której osoby niedowidzące mogą wypożyczać książki nagrane na kasety. Można także korzystać nieodpłatnie z naszej czytelni internetowej i multimedialnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane spotkania autorskie dla dzieci, dla osób dorosłych, wystawy tematyczne, konkursy plastyczne, literackie. W strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się Kociewski Kantor Edytorski, w którym przez wiele lat redaktorem naczelnym był Roman Landowski. Kantor wydaje głównie książki o tematyce regionalnej oraz kwartalnik społeczno-kulturalny Kociewski Magazyn Regionalny i biuletyn Panorama Miasta. Przewodnik zrealizowany w ramach projektu pod tytułem Miasto Równych Szans, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawcy: Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w partnerstwie ze środowiskowymi domami samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.